Dzień dobry, zapraszam. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie ten oto makijaż oczu. Pokażę Wam paletę Mio z Vanessą Beauty Vitrix, czyli Instagram Enriched. Nowa wersja starej palety oraz nowości do oczu z Vibo My Treasure. Skupimy się na oczach, bo też tam są kosmetyki do twarzy, ale ja się na razie skupię na oczach, żeby ten film nie był za długi. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba i nie przedłużając, zaczynajmy. Najpierw na moje powieki nałożę bazę Anastasia Beverly Hills Eye Primer, ponieważ jest to moja ulubiona baza do powiek. Najpierw przechodzę do cienia czarnego, czyli Bud Flower. I cień nakładam na moją powiekę. Tak tutaj po całości przestrzeni mojego oka. I cieniem też wyjeżdżam tutaj delikatnie ponad załamanie mojej powieki. I patrzcie, jaka to powieka teraz jest brzydka. Jak takie typowe makijaże z lat 90., że tylko jeden cień, hyc i taką krechę pod oczy. Nadal niektóre kobiety się tak malują i no co kto lubi, ale... Przechodzę do cienia Marigold. I tym oto cieniem zaczynam tutaj... O nie, tutaj było coś błyszczącego. No nic. Zaczynam rozcierać ten czarny, tak żeby po prostu tutaj zrobić takie delikatniejsze przejście po pierwsze, a po drugie, żeby po prostu tutaj się zadziało nam coś bardziej takiego interesującego niż tylko taki typowy czarny smoky cień. Jeżeli robimy takie makijaże smoky z czarną powieką, to dobrym rozwiązaniem jest rozblendowanie tego czarnego koloru właśnie jakimś cieniem. Czy to brązowy, jeżeli idziemy w coś bardziej neutralnego kolorystycznie. Albo jakieś tutaj zielenie, niebieskości, właśnie róże. Bo to robi po prostu tak, że te makijaże są bardziej takie interesujące i nie są taką samą taką mroczną plamą. A ja dzisiaj wybrałam taki dosyć, załóżmy, mroczny makijaż tutaj powieki. Ponieważ chcę Wam pokazać, jak przepięknie błyszczą się eyelinery z Vibo. Przechodzę do czystego, puchatego pędzla i zaczynam teraz tak samą tą różową krawędź omiatać, starając się nie wchodzić na ten czarny, żeby nam się tutaj ta przestrzeń powieki, skroni, tutaj brwi nie zabrudziła na zbyt brudno. I chcę po prostu nadać temu wszystkiemu takiej delikatnej, różowej poświaty. I jeżeli nam się ta poświata, załóżmy, kończy, to możemy po prostu dodać troszeczkę tutaj jeszcze tego bordowego, różowego koloru więcej i po prostu blenduję na czysto tutaj, żeby ten kolor się nam zrobił taki delikatniejszy i bardziej rozblendowany. Tutaj też oczywiście wielką rolę gra baza, której używamy, żeby to nam się naprawdę bardzo ładnie tutaj rozblendowało. Troszeczkę dokładam jeszcze odrobinę tutaj tego czarnego koloru, żeby tak go troszeczkę umocnić. I już mam tutaj takie bardzo ładne smoky eye na tej powiece. I widzicie tutaj, tylko tak machnęłam troszeczkę i to tak nie jest taki intensywny ten różowy i to nie wygląda aż tak ładnie. A tutaj jak troszeczkę tak dłużej podpracowaliśmy nad tym cieniem, to zaczyna wyglądać to całkiem ładnie. I powiem Wam, że kiedyś tak już bym była zadowolona z tego, jak to wygląda, ale ja teraz lubię takie troszeczkę bardziej interesujące gradienty, więc spróbujmy tutaj jeszcze troszeczkę dodać tej żółci z paleci. Z paleci? Biorę taki pędzel, który jest taki rozcapieżony i delikatnie zbity do cienia i lima. Mocny pigment otrzepuję i tak samą granicę tego różowego koloru rozcieram tym kolorem. Tak, żeby troszeczkę to tutaj ocieplić, żeby coś nam się tutaj jeszcze takiego zadziało, żeby nie było to aż takie oczywiste, jak tylko takie czarne oko rozblendowane samym różem. Gdyby to były pigmenty prasowane w tej palecie, to o wiele lepiej by nam się te kolory trzymały. No ale to nie są pigmenty, to są cienie, więc musimy tak troszeczkę powracać do tych poprzedniejszych kolorów, żeby nabudować tutaj te pigmentacje. One się lubią troszeczkę wytracać. I widzicie teraz, mamy tutaj taką bardzo delikatną, subtelną nutę tej żółci, ale po prostu wygląda tutaj nam ten makijaż tak troszeczkę bardziej interesująco. Teraz bazę też nakładam na dolną powiekę. Wcześniej tego robiłam, żeby nie za długo tam leżała, żeby nadal była tak fajnie przyczepna. Nie mówi się fajnie. Fajne to nie słowo. Nie wiem, czy baby w podstawówkach tak mówią. U nas tak mówiły, jak ja byłam w szkole 20 lat temu. Boże, jestem taka stara. I ten sam proces tutaj tak naprawdę powtarzam na dole. Czyli
aplikuję najpierw blisko, że on jest czarny, ale tak tylko do połowy powieki. I tak też zajeżdżam tutaj w wewnętrznym kąciku. I całość tak dosyć nisko też rozblendowuję różem, spokojnie podciągniemy to do góry zaraz. I tak zakręcam, żeby ten makijaż był taki troszeczkę bardziej okrągły. Najeżdżam jeszcze tym żółtym od dołu. Ja wiem, że już mam tutaj na pół twarzy te cienie, ale zaraz to uspokoimy. I jeden ze sposobów, żeby się zacząć pozbywać tak bardzo mocnego blendowania wszędzie dookoła, to jest czystym pędzlem, takim dużym do twarzy, po prostu zacząć to zmiatać. Ale tak bardzo dookoła, żeby po prostu już tak zacząć bardziej delikatnie pracować nad tym zdejmowaniem tego koloru i potem korektorem dopracujemy resztę. I przejdźmy teraz tutaj do tej dolnej powieki. Ja tutaj nałożę ten mega piękny kolor, czyli dahlia. Tutaj wewnętrzny kącik mojej powieki. No on jest naprawdę niesamowity, ten cień, uwielbiam go. On jest dobrym zamiennikiem tego jednego cienia z Anastasii, tylko ten jest bardziej różowy i jest troszeczkę ładniejszy. Mówię o tym cieniu z Anastasii, jest cudowny. I właśnie ten cień z palety Vanessy Mio jest bardzo podobny do tego cienia. Więc go tutaj tak z tym czarnym zacieram, żeby coś tutaj się więcej działo na tej dolnej powiece. I pamiętajcie, żeby tak dojeżdżać bardzo blisko rzęs. Taka prawie aż na linię wodną. Żeby wjechać tak w zmarszczki, to trzeba po prostu się rozdziawić. I wtedy to działa. Nie wiem, czy może tutaj w ten sam wewnętrzny kącik jeszcze. Możemy spróbować tego cienia Kalla. Nie ma w sobie pigmentu, ale ma taką przepiękną, bardzo wielowymiarową drobinę. Wielowymiarową drobinę. O, tak się mówi. Mam tutaj tę przestrzeń tak bardzo ładnie rozświetli. I też nim tak zajeżdżam tutaj na ten cień błyszczący. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Czarna kredka do oczu. Użyjemy kredki z NYXa z kolekcji La Casa de Papel. Taka czarna, zwykła kol kredka. I jak robimy takie bardzo czarne smokey eye, to trzeba też górną powiekę zrobić. Najłatwiej odgiąć i po prostu jedziemy i tak wjeżdżamy też poza rzęsy. Uważajcie, żeby sobie palcem cieni nie zdjąć za dużo, jak ja teraz, ale to jest naprawdę bardzo ważne w takich mega, mega czarnych makijażach. I widzicie, już tu jest taka różnica, przynajmniej według mnie dosyć spora, że to widać, że tutaj te rzęsy są nawet takie ciemniejsze, a jeszcze na nich nic nie ma. I tutaj też połowę dolnej powieki robię. Dodałam jeszcze tutaj na linię wodną taką fioletową kredkę i w sensie tą wewnętrzną część. I przejdźmy do kresek. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Trochę się boję. Ale nowe eyelinery z Vibo są piękne. Jeden mi zniknął. O, tu syf. Jakbyście zobaczyli, co się dzieje pod moim biurkiem, to byście się popłakali, bo po prostu jest obrzydliwy. Jestem takim brudasem, że teraz tak trochę mi w rzeczy nie idzie. To już w ogóle mam taki syf, że aż mi się żygać chce, jak na to patrzę. Mamy dwa takie eyelinery w pisaku brokatowe, jakby, i trzy takie w kałamarzu, bardzo brokatowe. I jeden jest tak piękny, że w życiu czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę cudowne. Tutaj mamy te dwa. Które wyglądają w ten sposób. Ale one mają ten pigment taki dosyć niezły, no ale chyba nie na czarnym. Ale widać, że jest fioletowy. Ciężko się to robi. Ale one są fajne, bo mają taki pędzelek na końcu. To nie jest gąbka, to jest pędzel. To oko jest łatwe, gorzej z tamtym. Please. Uff. Coś wyszło. Czyli on tak, no, niby jest brokatowy, ale nie do końca, ale zobaczcie następne. I ta kreska wyszła ładnie. Ta na 100% taka nie wyjdzie. Się spasłam znowu. Jak żyć? O, krzywo mi wyszły te krechy. Taki śmieszny, niby czarny, ale jednak fioletowy, trochę się odbija, ale nie do końca. No, taki specyficzny ten eyeliner jest, nie? Ale jak ja wam zaraz pokażę. Jak wygląda ten drugi, to nie uwierzycie. To jest Vibo Stone Eyeliner.
Jakby ta trójka nie jest aż tak spektakularna na One są tutaj obok tego Rose, Sapphire and Amethyst. One są tutaj i naprawdę świetnie błyszczą, ale na pewno odbije mi się na oku brwi. Ja mam bardzo padnięte powieki, no nie aż tak mega bardzo, ale dosyć mocno. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Czy wy to widzicie? No odbijam. To odbijmy do reszty i zrobimy to. To będzie idealne na Sylwestro. No patrzcie na to. To się tak mieni, przynajmniej na żywo. Tak po prostu tutaj dodać taką... Nie. Co wygląda jak taki drugi niby eyeliner? That was a good idea. Trochę krzywo, ale... O, jak to ładnie wygląda. O tak. Mówiłam wam, że to jest coś cudownego. Sorry, nie mogę się inaczej patrzeć, więc wyglądam trochę głupio. Głupiej niż zwykle, ale no... Gdy eyeliner nie działa, robimy grubszy! Co, Klara, po tylu latach mogłabyś się nauczyć kreski. Ale nie! Po co? Pomalowałam rzęs maskarą. Przejdźmy do sztucznych rzęs, które mamy w paczcu. W paczce. W paczku? W paczku. One troszeczkę mi przypominają rzęsy z Tysie. Czyli takie bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Ale przykleję je poza kamerą, ok? Mam tutorial bardzo stary, ale jest spoko. I wygląda teraz w ten sposób. No te rzęsy są tak bardzo delikatne, że prawie w ogóle ich nie widać na oczach. No ale za to widać eyelinery, więc jest to taki plus tych rzęs. I przejdźmy do okiełznania tych oczu, żeby zaczęły wyglądać ładnie. Biorę korektor, jest to Catrice Liquid Camouflage. Nakładam go pod łoko i najpierw samą gąbeczką go tutaj rozklepuję i tak przykracam ten obszar, gdzie chcę, żeby było blendowanie, ale nadal zostawiam go troszeczkę tak niżej, ponieważ zaraz przejdę do pędzelka. Już jest troszkę mniejsza panda, ale teraz jest taka panda kanciasta. Nowy gatunek. I biorę puchaty, płaski pędzel, maczam ten pędzel w korektorzu i zaczynam blendować dookoła. Stopniowo, ponieważ tutaj jeszcze jest tak dosyć sporo tego korektora na tym pędzlu, więc najpierw go tak rozkładam dookoła wszędzie i coraz bliżej się zbliżam do tego oka. I teraz możemy zacząć tak decydować, jak chcemy, żeby to blendowanie nam tutaj wyglądało. Czy chcemy, żeby było tak troszeczkę niżej, czy chcemy, żeby było bardziej okrągłe tutaj, gdzie chcemy, żeby zanikało. I możemy tak w taki dosyć taki subtelny, stopniowy sposób po prostu pracować z tym cieniowaniem do naszych potrzeb. I w ten oto sposób tak bardzo szybko zrobił nam się z takiego pandowatego makijażu, który jest za daleko, za brudno, coś takiego bardzo kontrolowanego, atrakcyjnego i wyważonego tutaj na oku. Wiem, że opadają mi jeszcze brwi, ale zaraz je naprawimy. Dokończę jeszcze twarzy i do was powrócę. I ten makijaż można prawie uznać za skończonym. Ale przechodzę ponownie do tego żółtego odcienia. Delikatną ręką aplikuję ten żółty jeszcze wszędzie dookoła. Bo już teraz, jak to tak korektorem uspokoiłam, to tak nagle straciliśmy tutaj głębię tego makijażu, więc całość po prostu tak bardzo delikatną ręką tutaj, w sensie gdzieniegdzie daję go więcej tego żółtego, tak jak tutaj na zewnętrznej części mojej skrooka i tam gdzieś moja skroń, to chciałam powiedzieć. I też tak bardzo delikatnie tutaj, ale uważajcie, żeby nie zrobić siniaka pod blendowaniem tutaj na wewnętrznym oku. Przepraszam, że się na was nie patrzę. Tutaj za dużo straciłam tego różowego, więc zaraz go dołożę. I mam tutaj taką olbrzymią różnicę w tym makijażu. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja widzę, że po prostu ten makijaż z tej prawej strony jest taki o wiele bardziej dokończony, że to wygląda tak, że tutaj jest jakaś całość i właśnie wrócił Seba. I hasuję. Ale już kończę. Dokończę to oko i wrócę z podsumowaniem. Otóż jestem. Tak wygląda makijaż skończony. Nie jestem jakoś bardzo z niego zadowolona, ale mam nadzieję, że wam się spodobał i mam nadzieję, że ten tutorial wam się spodobał i że zobaczyliście możliwości tych kosmetyków. Jestem zakochana w tych eyelinerach, tych glitterowych, więc mam nadzieję, że wam też się spodobały i może wam pokazałam bardziej i
może się zachęcicie. Do końca tego miesiąca mam w ogóle zniżkę na minus 15 od Vibo, więc sklara.makeup 15 na minus 15 na stronie, więc możecie skorzystać, jeśli chcecie. Też jest w opisie ten link, jeżeli chcecie zobaczyć. I dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. Klara.